moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie będzie to żaden gameplay, tym razem kolejny mini poradnik, albo raczej taka prezentacja. Ktoś poprosił mnie, żebym nagrała, jak robię miniaturki do swoich filmików. I pomyślałam, że to całkiem fajny pomysł. Może ktoś skorzysta na tym, a może nie. Zobaczymy. W każdym razie, to zawsze coś innego, jakieś urozmaicenie na kanale. I cieszę się, że w ogóle komuś się spodobały moje miniaturki, że aż chciał o tym filmik. No i tak, na pewno będziemy potrzebowali do tego jakiś program graficzny. Ja korzystam akurat z Photofiltra Studio 10. On jest dla mnie najprostszy taki, najłatwiej mi się go obsługuje. Nie mam żadnych Photoshopów i takich podobnych programów, bo nie ogarniam aż tak bardzo. Nie jestem żadnym profesjonalistą tutaj, wszystkiego się uczę sama. Tak samo całą grafikę na kanał również robię sobie sama. Staram się jak mogę, raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Ale ostatnio chyba jest dobrze, skoro nawet ktoś zauważył. No ale dobrze. Przechodząc do rzeczy, co będziemy potrzebować jeszcze oprócz tego programu? Na pewno będziemy potrzebować jakichś screenów, które nam posłużą no za całe tło graficzne, bo z czegoś musimy tą grafikę zrobić, prawda? Ja przeważnie właśnie robię sobie zdjęcia moim simom. Jak na przykład tutaj zrobiłam zdjęcie Angelice. W dwójce jest ten plus, że można im ustawić po prostu pozę i fajnie oni się ustawiają i można im zrobić takie zdjęcie. I Damian. Mamy tutaj Damiana. I dzisiaj właśnie zrobię taką miniaturkę na ich podstawie, czyli z Damianem i Angeliką. Akurat jeśli chodzi o tło, to czasem właśnie daję na przykład tło jakiegoś domu. Tak jak było to w przypadku biedaków, Palbiny i jej dzieciaków. Ja tutaj mam ten domek, tutaj na przykład zrobiłam po prostu zdjęcie domku i potem wszystko ładnie sobie dopasowałam. I na ich tle, jak wiecie, była Balbina oraz Cyril i Anielka. Ale w przypadku właśnie Damiana i Angeliki mamy takie tło. Zrobiłam je sama. Po prostu wzięłam kawałek, jakby to powiedzieć, kartki pustej. No to jest po prostu, nie wiem, strona, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wiecie, to gdzie można na tym malować, no. Wzięłam sobie do tego ten spray tutaj. Rozmiarowo 300. Wszystko tutaj obniżyłam, żeby było takie półprzezroczyste, że tak to powiem. Wybrałam sobie kolorki. Takie jesienne chciałam właśnie, dlatego o właśnie tutaj. No i co? Zaczynałam sobie od tutaj, od najjaśniejszego żółtego, potem ściemniłam. Tutaj był to pomarańczowy, mogę tutaj poprawić trochę, żeby nie było takiego widocznego przejścia mocno. O. Teraz jest lepiej. No. I tak. I co dalej? Mamy puste tło, więc potrzebujemy teraz do tego grafikę. Czyli naszego Damiana i naszą Angelikę. Ale, jak widzimy, oni tutaj no mają za sobą to tło z gry, które nam w ogóle nie pasuje. Więc sobie wycinamy ich. Staramy się dać jak najmniej tego tła, bo potem będzie trzeba to wymazać. Wycinamy sobie. Chciałabym, żeby Damian był większy, więc go powiększam w ten sposób. Wstawię sobie go później, wiadomo. Też za bardzo nie można go powiększyć, bo się nam rozpikseluje i nie będzie zbyt fajnie wyglądał. Biorę tutaj gumkę do wymazywania. Powiększam jej rozmiar najpierw. I wymazuję tło. W ten sposób. Oj, tutaj za dużo mi poszło. Potem sobie po prostu zmniejszam rozmiar tej gumki, żeby móc dokładnie go tutaj obrysować. Wymazać mu to tło. I sobie go też powiększam, żeby mi było wygodniej. Po prostu go wymazuję. Teraz zobaczycie. Damiana bez tła. Teraz czas na Angelikę. I z nią robimy to samo. Sobie ją wycinamy. Albo kopujemy, jak to woli. Wklejamy. Też ją powiększam, żeby była mniej więcej
takiego samego rozmiaru co Damian i bierzemy się podobnie za... Let's go, but I'm chill. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know, Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. I Angelika też już jest gotowa. Właściwie mam już dwóch gotowych simów. I teraz pozostaje nam sobie dokończyć resztę. Mianowicie ustawić ich tak, jakbyśmy chcieli, żeby stali. Chyba Damian jest troszeczkę większy. Jeszcze powiększymy Angelikę. No, tak mniej więcej myślę, że jest dobrze. Tylko ona coś tak... Może ją odwrócimy właśnie w tą stronę. O, tak sobie ich ustawimy. Wymazywanie tła spodnich jest trochę pracochłonne i trudne, jak widzieliście, ale można to zrobić. No i cóż, zostały nam teraz dodatki, czyli jakieś napisy na przykład. To już możemy sobie zamknąć. Ja tutaj już mam przygotowany napis z The Sims 2. Ściągnęłam go oczywiście z internetu, z Google. I najlepiej jest właśnie, żeby on był w formacie PNG. I wtedy ma takie przezroczyste tło, że jak skopujemy sobie ten napis, to zobaczcie, on od razu będzie bez żadnego tła. Możemy sobie go powiększyć, jeśli chcemy. Tu się przyda na wypełnienie tła. Proszę bardzo. Tutaj są jakieś niedociągnięcia, więc sobie to również zaraz tutaj wymarzymy szybciutko. Troszkę większe. Żeby to tak brzydko nie wyglądało. Tak, o. No. Mamy już napis, mamy Angelikę i Damiana. Zaraz ich jeszcze dopracujemy, bo jak widzicie, są tutaj takie ostre krawędzie. Widać jakieś tam piksele, to zaraz się tym zajmiemy. Jeśli chodzi o moje miniaturki, to ja staram się właśnie robić takie proste. Ale możemy sobie na przykład coś dodać, na przykład jakieś dodatkowe obrazki. I wtedy... wtedy po prostu sobie wchodzimy w Google. I wpisujemy to, co nas interesuje, na przykład, nie wiem, ostatnio robiłam miniaturkę na Halloween, więc wpisałam sobie dynia, zawsze dodaję PNG, żeby właśnie było w takim formacie i po prostu w zwykłej grafice Google sobie wyszukuję jakąś dynię, ta mi się podoba na przykład, więc sobie ją zapisuję. Następnie sobie tą dynię otwieramy u nas w programie. I jak widzicie, też ma takie przezroczyste tło, dlatego będzie ją bardzo łatwo wkleić w taki obrazek, nie będzie trzeba już nic dodatkowo wymazywać. Ona jest olbrzymia, więc ją pomniejszymy znacznie. Proszę bardzo, jeszcze troszeczkę. I na przykład sobie ją jeszcze może troszkę przechylimy, o, w ten sposób. Możemy dodać też... numer odcinka, ja bardzo często dodaję numer odcinka w takiej sytuacji. Jest troszkę za mały. Możemy sobie go tutaj ustawić kolejny, żeby to na wierzchu. O. Albo odrobinę pomniejszyć, bo nie wygląda to aż tak dobrze. O. A co do Angeliki i Damiana, jak już jestem pewna, że chcę ich w takim miejscu właśnie, to sobie po prostu scalam to, scalam ich razem. I wówczas biorę sobie tutaj tą kropelkę, żeby wygładzić krawędzie. Troszkę zwiększyć nacisk. Też właśnie trzeba uważać, żeby za bardzo ich nie rozmazać. Czy tutaj mogą być rozmazania, ale żeby było widać twarz. Tutaj widzę... Damianowi trzeba troszkę tutaj poprawić. Troszkę zmniejszę właśnie i tylko same krawędzie.
do końca mi. O, teraz będzie dobrze. Wtedy jak sobie to właśnie zrobimy, to tak lepiej to wygląda, bo nie jest takie poszarpane. Możemy też przejechać trochę po twarzach, żeby bardzo nie odstawało. Już chyba wyglądają całkiem nieźle. Ja jeszcze też na koniec, jak już wszystko mam gotowe, to sobie tutaj całość biorę. I wygląda to właśnie tak. No i moja miniaturka jest praktycznie już gotowa, bo ja tutaj nic więcej nie chcę dodawać. Ta dynia w sumie nie była mi potrzebna. Jest skromna. Nie jest tutaj dużo napaćkane tła ani różnych obrazków. Tak jak na przykład miałam to zrobione w... Tu na przykład mam swoją miniaturkę z The Sims 4, ona wygląda tak. Tutaj było troszkę... Wydaje się, że jest troszkę więcej pracy, a tak naprawdę tutaj jest najmniej pracy, bo wszystkie obrazki wzięłam z Google'a i one były w PNG, więc tylko wystarczyło je poustawiać odpowiednio, a zdjęcie jest zrobione po prostu w grze Simsów, taki screen. No i dodałam napisy i to właściwie tyle. Także wszystko zależy od pomysłu na miniaturkę i od tego, ile pracy chce się w to włożyć, ile się ma czasu. Nie zawsze, przyznaję, nie zawsze mi się chce robić, siedzieć nad tym, więc... Więc na przykład tutaj mam taką na szybko, ale muszę powiedzieć, że nawet mi wyszła całkiem nieźle. I mi się podoba. Czasem widzicie, najprostsze jest... najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. No i właśnie tak się prezentuje moja Angelika i Damian. Aktualnie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Tak to się prezentuje, właśnie w ten sposób sobie radzę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że może ktoś skorzysta, może ktoś będzie próbował swoich sił. No a przede wszystkim mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość osoby, która chciała to zobaczyć. No i to by było na tyle. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!